serdecznie w Koninie na Mistrzostwach Polski w kombinacji tańców, które dofinansowane są z budżetu miasta Konin. Dobry wieczór wszystkim i już za chwilę na naszym parkiecie wiele wzruszeń, emocji, wiele energii, którą wniosą w ten wieczór nasi tancerze. A w półfinale par młodzieżowych zobaczymy parę z numerem 101, to Gabriel Wiesek i Alicja Ochrymiuk. Z numerem 102 Marcel Cybul i Kinga Marska. 104 Michał Graf i Nemcowa. 105 Jakub Dudka, Natalia Stasik. 107 Tobiasz Gruszka i Amelia Urbańska. 111 Jakub Latoszek, Marianna Sadowska. 115 Tymon Olejarski i Wiktoria Kurda. 118 Mateusz Sobowy i Sara Silva. Numerem 121 Bartosz Szwed i Aleksandra Lichel. Numerem 122 Michał Szymanowski, Natalia Lichowska. Numer 124 Kajetan Tygielski i Weronika Milkowa. Numerem 125 Przed nami finałowe pary kategorii Senior 2. Numer 147 podziwiać będziemy Państwa Jarosława i Katarzynę Szar. Numer 149 to Rafał Tomczak i Barbara Tomczak. 152 Państwo Mariusz i Monika Budyś. Numerem 154 Mariusz i Agnieszka Dziurawiec. Numerem 157 Roberto Salgado oraz Katarzyna Górska. Numerem 158 Jarosław Jurkiewicz i Monika Karasin. I półfinałowe pary rywalizujące w kategorii par dorosły z numerem 127 zadaczą Marcin Bartyś i Ada Pokorska. Z numerem 128 Cezary Budziński, Paulina Grabowska. Z numerem 129 Armand Mazulik i Klaudia Iwańska. 131 Paweł Pawka, Oliwia Brzęska. 132 Ernest Jaskowa, Klaudia Piasta. 133 Dawid Kurzawa, Kamila Anuszkiewicz. 134 Adrian Mielczarek i Paul Willings. 136 Mateusz Pawłowski, Maja Boś. 138 Paweł Skrira i Aleksandra Szucińska. Z numerem 140 Mikołaj Szycki i Marta Lewanowska. Wspaniałe pary, wspaniali tancerze, którzy dzisiaj cieszyć oczy nas będą swoim pięknym tańcem, a oceniać się będzie komisja sędziowska, której przewodniczy pani Alicja Majewska. Thank you.
nami również podczas gali wieczornej obecny prezydent miasta Konin, pan Piotr Kortkowski, którego serdecznie do nas zapraszamy. Już za chwilę poproszę obydwu panów o otwarcie dzisiejszych mistrzostw, a tymczasem poproszę tancerzy o złożenie przysięgi w imieniu tancerzy, a przysięgę tę złoży Armand Mazurin. Dobry wieczór. W imieniu wszystkich sportowców obiecuję, że biorąc udział w Mistrzostwach Polski, będziemy respektować i przestrzegać zasad, którymi rządzą. Zobowiązując się do uprawiania sportu bez dopingu, w prawdziwym duchu sportowej rywalizacji, dla chwały sportu i honoru sportowców. Dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich sędziów przyrzekam, że będziemy sędziować w tych Mistrzostwach Polski z pełną bezstronnością, szanując i przestrzegając przepisów, które nimi rządzą w prawdziwym duchu sportowej rywalizacji. Dziękuję bardzo. A teraz bardzo proszę wszystkich o powstanie. Zostanie odegrany hymn Polski. Do hymnu. Mistrzostw kombinacji tańców prezydenta miasta Konina, pana Piotra Korytkowskiego. Dobry wieczór państwu, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło przywitać państwa w kolejnej edycji zmagań związanych ze sportem tanecznym. Jak wiemy, Konin tańcem stoi. Dlatego też dziękuję bardzo za tak liczne przybycie. Liczne przybycie zespołów tanecznych, liczne przybycie publiczności oraz sędziów. Szanowni państwo, za chwileczkę ten parkiet będzie przepełniony pięknym elegancją, ale i też sportowym duchem walki. Myślę, że nie jedna kropelka potu spadnie tutaj na tym parkiecie, choć przepraszam bardzo, jeżeli chodzi o panie, nie życzę tego, biorąc pod uwagę te piękne makijaże, szanowni państwo. Chciałbym powiedzieć to, żeby zwyciężali jak najlepsi, a żeby publiczność miała niebywałą ucztę. Ucztę pięknej elegancji oraz przepięknych wrażeń, które pozostaną na państwa, u Państwa bardzo długo. Dziękuję organizatorom, szczególnie studiu tańca Escudo, bo ich skuteczność powoduje to, że taką imprezę w Koninie możemy gościć. Będzie tu energia, ponieważ w Koninie energia płynie, bo jesteśmy miastem, gdzie płynie energia.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, że możemy Was gościć. Dziękujemy bardzo. Dołączamy się do życzeń Pana Prezydenta. A ja teraz o zabranie głosu poproszę prezesa Polskiego Związku Sportu Tanecznego, Pana Antoniego Czyżyka. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, wielki to zaszczyt gościć dzisiaj w Koninie. A to jest również szczególny dzień, ponieważ po raz pierwszy będziemy pod auspicjami Polskiego Związku Sportu Tanecznego. Związku, który jest członkiem olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pod patronatem ministra sportu będziemy rozgrywali te mistrzostwa. Dziękuję za to, że możemy, panie prezydencie, po raz kolejny gościć w Koninie. Dziękuję organizatorom, dziękuję władzom samorządowym za to, że tak pięknie przygotowali te zawody. Chciałem również podziękować wszystkim, którzy wierząc w to, że będziemy sportem tanecznym, stali przy Federacji Tańca Sportowego, a dzisiaj możemy rozgrywać zgodnie z literą ducha sportowego. Proszę Państwa, to wyjątkowe wydarzenie również ma właściwie szczególne znaczenie, dlatego że nasi drodzy sportowcy, zawodnicy sportu tanecznego po raz pierwszy zdobywając tytuł mistrza Polski nie będą się podpierali tytułem Federacji Tańca Sportowego. Mogą ubiegać się o stypendia i w Ministerstwie Sportu, w różnych organach samorządowych. Tego Wam życzę. Dzisiaj życzę Wam dobrych występów. Po to, żeby dzisiaj zdobyć nominację na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Chciałbym powiedzieć, że cieszę się bardzo, jestem zaszczycony, wielce stremowany. Witam kolegów sędziów i życząc trafnych, dobrych ocen, ponieważ nasi zawodnicy będą reprezentowali nas jako Polskę na Mistrzostwach Świata Europy. Proszę Państwa, życząc dobrego wieczoru, magiczne słowo Mistrzostwa Polski w kombinacji tańców uważam za otwarte. Dziękujemy bardzo. Dziękuję sędziom, dziękuję parom, dziękuję prezesowi, dziękuję panu prezydentowi. Możecie opuścić parkiet. Współorganizatorami dzisiejszego turnieju jest miasto Konin, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie oraz Koniński Dom Kultury. Gorące brawa dla naszych organizatorów, ponieważ bez nich nie moglibyśmy się tu spotkać już po raz kolejny tym razem na Mistrzostwach Polskich kombinacji tańców. Drodzy Państwo, patronat medialny nad naszą imprezą objęli Twist Service Sport Taneczny, LM Lokalne Media, Melo Radio, TIFA Telewizja Wielkopolska, Przegląd Koniński, Radio Supernowa, Radio Konin, Konin Dzieciom, Malowany Konin, Konin 24 oraz Muzyczny Konin.
to patroni medialni dzisiejszego wydarzenia. Drodzy Państwo, na muzykę na dzisiejszy turniej przygotował dla nas pan Piotr Czyżyk. Skrutinerami dzisiejszym jest pan Krzysztof Ślizewski i pan Jarosław Grunt. Opiekę medyczną sprawuje pan Adam Bartka. Po lewej stronie, gdyby ktoś potrzebował opieki medycznej, to tam po lewej stronie wydany wyrok. I już, drodzy Państwo, przechodzić będziemy do rywalizacji turniejowej. Rozpoczynamy. A no oczywiście, że tak, mamy orkiestrę, drodzy Państwo. Jest z nami orkiestra. Czy możecie się z nami przywitać? Pięknym utworem muzycznym. Orkiestra, która towarzyszyć nam będzie dzisiejszego wieczoru i do niej przyjemność będą mieli tańczyć nasi tancerze. Myślę, że dużą energię wyniosą w wasz taniec. Życzę wam tego. A orkiestra nazywa się Six Fox. Gorące brawa dla nich raz jeszcze. Drodzy Państwo, już mogę zaprosić pary taneczne, pary kategorii młodzieżowej. Rozgrywamy półfinał. Zapraszam pierwszą grupę na parkiet. PN 8740A, PKN 8811C oraz GD 20241MY. Kierowców bardzo proszę o przeparkowanie samochodów, a my oglądamy walca grupy drugiej. Used to feel so uninspired.
to face another day. Przygotowali różne gadżety, których można używać, jeżeli ulubiona Państwa para tańczy w pobliżu. Macie Państwo chorągiewki, jakieś takie zielone pałki, którymi możemy dopingować, także zachęcam, a parom będzie bardzo miło. Toast.
Dziękuję bardzo. Za chwilę waltz wiedeński, a taniec ten dedykować będziemy naszemu sponsorowi głównemu, którym jest firma Kupiec. Dziękuję ją pięknie za pomoc w organizacji turnieju. Zapraszam pary grupy pierwszej. Przygotowanymi przez organizatorów walc wiedeńskich. Yeah.
A już za chwilę taniec sceny oglądać będzie w wykonaniu pary. Grupy drugiej, zapraszam. Raz jeszcze. Poprzedni i ostatni taniec. Tancerze grupy pierwszej są już na parkiecie, choć nie wszyscy. 6 par jest na parkiecie. Poprosimy o muzykę. Yeah.
Dziękuję bardzo, ten oto mikstem zakończył rundę półfinałową tak. Młodzieżowe, które walczą o tytuł mistrza Polski w kombinacji tańców. A przed nami kolejni półfinaliści, pary dorosłe w dwóch grupach tanecznych. Pierwszą grupę zapraszam na parkiet. Pięć par grupy pierwszej jest już z nami. Poczekamy, aby przełączyć się z systemu. Ze skating systemu, to jest taki system oceniany na system IOS, czyli Absolute Judging System. Pary w systemie skating oceniane są zero-jedynkowo, czyli dostają skreślenia lub ich nie dostają. Natomiast w systemie Absolute Judging System pary ocenione są na punkty. Walc. Argentyńskiego
do tego tańca, pary grupy pierwszej. Właśnie pięknie pary zaprezentowały nam ten taniec. Zapraszam grupę drugą. Raz jeszcze oglądać będziemy. Tak. Dziękuję bardzo. Kolejny taniec rundy półfinałowej to walc wiedeński. Poproszę pierwszą grupę par do tego tańca i specjalna dedykacja dla firmy Convint. To nasi stali sponsorzy, a szczególnie dedykujemy taniec ten panu Janowi Łuczakowi, którego już nie ma z nami, ale wiemy, że był wielkim wielbicielem tańca, także specjalnie dla firmy Convint. Love me and leave me and never say goodbye.
grupy pierwszej. Zapraszam kolejnych tancerzy do tego samego tańca. Dziękuję bardzo. Zmieniamy taneczną prezentację. Przed nami Foxtrot. Zapraszam pierwszą grupę par do tego tańca. I już za chwilę Foxtrota oglądać będziemy raz jeszcze za sprawą tych par, które właśnie wychodzą na parkiet i taniec ten nam zaprezentują. Popatrzmy na Foxtrota grupy drugiej. Thank you.
Dziękuję. Ostatni taniec, ostatnia szansa, aby znaleźć się w finale i walczyć dalej o tytuły mistrzów Polski w kombinacji tańców. Quickstep, zapraszam grupę pierwszą parę do tego tańca. Pierwszy finał. Finał w kategorii par młodzieżowych. Do finału tego awansowały następujące pary. 102, 104, 111, 115, 118 i 124. Zapraszam serdecznie, gorąco brawa. 6 najlepszych par w dniu dzisiejszym. Które bezpośrednio rozpoczną rywalizację o tytuł Mistrza Polski w kombinacji tańców. Thank you.
Thank you.
I kolejne finałowe pary z numerem 115 tańczą Tymon Olejarz i Wiktoria Kurda. Numer 118 Mateusz Stawowy i Sara Silva. Z numerem 124 Kajetan Tygielski i Weronika Minko. Znamy już wszystkie pary, popatrzmy zatem, jak zaprezentują Foxtrota. Przed ostatnim tańcem, przed Quick Stepem. Gorące, gorące brawa dla naszych finałowych parów. Poczekam, aż wszyscy będą gotowi. Quick Step. Bye.
Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy pierwszą część finału walk młodzieżowych w kombinacji tańców i walkę o tytuł Mistrza Polski. Przed nami kolejni finaliści. Finał par kategorii Senior 2. Zapraszam wszystkie pary na parkiet. Pierwszą część finału oglądaliśmy podczas poprzedniej części turnieju, a teraz kontynuujemy ich finał, oglądając, podziwiając i dopiękując podczas finału w tańcach standardowych. Przed południem poznaliśmy już te pary, ale nie wszyscy z Państwa byli z nami wtedy, więc przypomnę, że z numerem 147 tańczą Państwo Jarosław i Katarzyna Szary. Numer 149 to pan Rafał i Barbara Tomczak. A z numerem 152 tańczą dla Państwa Mariusz i Monika Kudyś. Kolejne trzy pary przedstawię po kolejnym tańcu przed nami walc wiedeński.
Dziękuję bardzo. Z numerem 154 prezentują się dzisiaj Państwo Mariusz i Agnieszka Dziurawiec. Z numerem 157 tańczą dla Państwa Roberto Salgado Strach oraz Katarzyna Górska. To Jarosław Turkiewicz i Monika Karasiewicz. I już za chwileczkę przekonamy się, jak zaprezentują swój ostatni taniec w dniu dzisiejszym podczas mistrzostw kombinacji tańców. Teraz bezpośrednio po tym finale nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
Dziękuję pięknie. Drodzy Państwo, my przechodzimy do pierwszej części finału Mistrzostw Polski par dorosłych w kombinacji tańców. Rozpoczniemy finał ten inaczej niż poprzedni finał, bo od indywidualnej prezentacji każdej z par. Przypominam, że pary dorosłe oceniane są w systemie IJS, czyli Absolute Judge System, i zapewne będą Państwo tutaj na telewizji mogli zobaczyć wyniki oraz noty, które sędziowie przyznają naszym parom. Jeszcze chwileczkę poczekamy, aby przełączyć się z systemu poprzedniego na system IJS. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałam, pary zostaną ocenione w systemie IJS, czyli Absolute Judging System. W tym systemie sędziowie oceniają po dwa komponenty, a komponentów jest cztery. Pierwszy z komponentem to jest technical quality, czyli wartość techniczna. Kolejny komponent to movement to the music, czyli ruch do muzyki. Kolejne kryterium to partnering skills, czyli partnerowanie. I choreografia i prezentacja to następne kryterium, które sędziowie oceniają. Sędziowie, komputer właściwie losuje dla sędziów, które z dwóch kryteriów będą mieli oceniać w danym tańcu, w danej rundzie. Ja chciałam zaprosić już na jutro, na jutrzejszy dzień mistrzostw. Jutro rywalizować będą pary w kategorii juniorów oraz pary w kategorii under 21, czyli poniżej 21 roku życia, jak również pary senior 3 i senior 4. Jako pierwsza solową prezentację rozpocznie para z numerem 129, Armand Pazulin i Klaudia Iwańska. Dziękujemy bardzo. Gorąco brawa, oczywiście, że tak. Zostańcie proszę z nami, już za chwilę zostaną wyświetlone wyniki, jeśli technika nas nie zawiedzie.
Dziękuję bardzo. Kolejna para to para z numerem 131. Paweł Haftka i Oliwia Grzebska. Nie uda nam się obejrzeć wyników za wasze argentyńskie tango, ale z wielką przyjemnością. Dziękuję wam pięknie, możecie opuścić parkiet, a ja z wielką przyjemnością zapraszam kolejną parę. Parę z numerem 136. Mateusz Pawłowski i Maja Woś. Dziękuję bardzo. Kolejna para to para z numerem 134. Adria Mielczarek i Nicole Willings. Thank you.
i oczekujemy na wyniki za indywidualną prezentację w argentyńskim tangu pary z numerem 134. Dziękuję bardzo. Jako kolejny argentyńskie zatańczą, tango zatańczą z numerem 138. Paweł Skwira i Aleksandra Siudzińska. Thank you.
Drogowo-budowlanych Wawrzynia, ProArti by Artur Chojnacki oraz Hotel Atlas Wielkopolskie Centrum Konferencyjne. To właśnie te dla nich walce wiedeńskie. A to widzimy wyniki. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy prezentację trzeciego tańca w tym finale walc wiedeński ze specjalną dedykacją oraz kolejnym podziękowaniem dla sponsorów. Zdecydowanie te brawa się należą, nam się bardzo wspaniale prezentują się dzisiejszego wieczoru. Już za chwilę zobaczymy wyniki za walca wiedeńskiego i za trzy tańce. Za wyniki za walca.
prezentować kolejny taniec Foxtrot. To jeszcze jeden taniec pozostał do zaprezentowania naszym parom i taka tradycja podczas Mistrzostw Polski, nie wiem czy Państwo pamiętają, wstajemy wszyscy z naszych miejsc i dopingujemy wspólnie naszym parom. Wszyscy się podnosimy, żebyśmy się nie zasiedzieli, poruszajmy się troszeczkę z naszymi parami. Wszyscy wstajemy, Pani Justyno, Pani też wstanie, bardzo proszę, dziękuję. Quickstep. I koronierki w dłoni.
jest już w podium. Ja poproszę parę seniorów drugich o honorową rundę wokół pakietu. Drodzy Państwo, ja zapraszam do siebie pana Tomasza Konurego, członek zarządu Polskiego Związku Sportu Tanecznego. Pan Tomasz będzie wręczał medale. Zapraszam również przedstawiciela firmy Kupiec, jak i zastępcę prezydenta miasta Konin, pana Witolda Nowaka. Otrzymałam wyniki od komisji skrutacyjnej na miejscu szóstym. Para z numerem 157, Roberto Salgado Strach oraz pani Katarzyna Górska, Latino Cafe Gdynia.
numerem 152. Gotowi do tego, aby wyjść na parkiet, są pary młodzieżowe. Kontynuujemy ich finał, tym razem tańce latynoamerykańskie. Zapraszam, 6 par na parkiet.
Tu pary oceniane są w skating systemie, czyli nie możemy liczyć na wyniki, które wyświetlają się na naszym telebimie, ale za to możemy liczyć na fantastyczny taniec. Popatrzmy na kolejny. Cza-cza. Zaczynali od 1/8 finału, a tańczą już finał i pozostały im do przetańczenia jeszcze dwa tańce. Także kondycję mają wyborną, są przygotowani fantastycznie, a to dzięki trenerom, którzy z nim pracują. To może ogromne brawa dla trenerów tych par. Patrzmy, jak zatańczą. Pasodobnie. Thank you.
Państwo co, zrobimy im hałas na koniec? Wstaniemy i zatańczymy z nimi jive'a? Bardzo Państwa o to proszę, będzie im równie miło jak parom dorosłym. A my siedzimy całą galę, więc nic nie zaszkodzi, jak troszeczkę wstaniemy. Oczywiście chórowiewki w dłoń i bawimy się z naszymi tancerzami. Dziękujemy bardzo za wniesienie podium i już możemy ogłaszać wyniki. Medale wręczać będzie prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego, pan Antoni Czyżyk. I zapraszamy do nas również pana Witolda Nowaka, zastępcę prezydenta miasta Konin. Zapraszamy również do nas przedstawiciela firmy Kupic. I już jesteśmy gotowi, aby ogłaszać wyniki Mistrzostw Polski w kategorii par młodzieży w kombinacji tańców. Na miejscu szóstym z numerem 111 Jakub Platoszek i Marianna Sadowska. Pop Dance, proszę.
piąte. Zajęła pana z numerem 102 Marcel Sygur i Kinga Nowacka Klub Tańca PML Lubi. Dorosłych. My jeszcze poczekamy, aż parę młodzieży
zamierzamy opuszczać parkiet. Tak, a zabiorą tą wielką ilość prezentów, którą organizatorzy przygotowali. Nie jest to takie proste. Poprosimy o uprzątnięcie podium. Dziękuję bardzo. I oczekujemy na rezultat pierwszego tańca indywidualnej prezentacji. Dziękuję bardzo i zapraszamy kolejną parę. To Adrian Jelciarek i Nicole Bilis. Dziękuję bardzo. Kolejna prezentacja w wykonaniu pary z numerem 133. Dawid Kurzawa i Kamila Anuszkiewicz. Zapraszam na parkiet.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejna prezentacja należy do pary z numerem 138, Paweł Skwira i Aleksandra Siudzińska. Dziękuję bardzo. Z numerem 138 tańczyli Paweł i Aleksandra. Tym razem nie uda nam się wyświetlić rezultatów za ten taniec. Zatem zapraszam na parkiet kolejnych tancerzy. Para z numerem 129. Arman Pazulin i Klaudia Iwańska. Dziękuję bardzo. Pana z numerem 129. Udało się. Oceny dla pary. Trzecie, a teraz oceny dla tej pary, która
Armba, czyli Armanda Ślady. I jeszcze jedna solo prezentacja w wykonaniu pary z numerem 131 Paweł Haftka, Oliwia Grzęska. Wyświetlą się noty, najpierw za sambę, a potem
ogólna ocena. Dziękuję bardzo i już za chwileczkę kolejny taniec tego finału. Kubańska, cza-cza. Przygotują się właśnie teraz. Jeżeli ktoś z Państwa ma ulubioną parę, można krzyczeć numer imiona. Także zachęcam do fikowania, bo to przedostatni taniec rundy finałowej.
Jeszcze jeden taniec pozostał im do zaprezentowania. Zachęcam, abyśmy wstali po raz ostatni w dniu dzisiejszym, przed ostatnim tańcem tego finału, przed jive'em. I już za chwilę poproszę o muzykę. Jive! Jeszcze chwileczkę poczekamy, aż wszyscy będą gotowi. Gotowi do tego, aby ogłosić wyniki dzisiejszych mistrzostw. Na miejscu szóstym, para z numerem 138, Paweł Skwila, Aleksandra Siedlińska, Jan Tar, Elba.
Para z numerem 136. Mateusz Pawłowski, Maja Woś, Iskra, Piła. Dziękujemy bardzo, dziękujemy, że byliście z nami. Dziękuję bardzo sędziom. Thank you.
swoimi brawami, że pary na pewno wyjadą stąd bardzo zadowolone i wspominać będą te mistrzostwa jeszcze długo. Dziękuję pięknie. Łączymy Wielkopolskę.